Cześć, tu Kasia z Barwnych Stylizacji. Dzisiaj opowiem Wam trochę o moich jesiennych umilaczach. Czyli jak przetrwać tą jesień i nie popaść w depresję. Mi jesień przyszła strasznie szybko, nie wiem czy też tak mieliście, ale może to było spowodowane tym, że ja jestem tegoroczną maturzystką. Lato przyszło strasznie szybko, było już w maju, wraz kiedy przestałam chodzić do szkoły. I wakacje zaczęły się właśnie od tego maja i trwały aż do października. Gdy przyszedł wrzesień, to ja ciągle się dziwiłam, czemu jest tak zimno, kiedy będzie znowu 30 stopni, ale niestety 30 już nie przyszły, a przyszedł październik i dziesiątki na skali termometra. Więc no niestety optymistyczna wersja moja nie przyszła, lato nie wróciło. Ja je zatrzymuję moim pierwszym umilaczem, czyli świeczkami. Oj, dumna, pokazałam, świeczkami lawendowymi. To jest dla mnie taki zapach właśnie lata, ja uwielbiam lawendę, uwielbiam ten zapach. One są bardzo takie odświeżające w sumie. To polecam, żeby taki świeży zapaszek gdzieś tam był, czy w mieszkaniu, czy w pokoju, czy gdzieś. Kolejną rzeczą, jesienną tym razem, jest balsam. I tu też są zapachy, zapachy są tym razem zamknięte w balsamie, a dokładnie w mleczku do ciała perfumowanym. Cynamon i pomarańcza kandyzowana. Bardzo fajny zapach, to jest zeszłoroczna edycja, zimowa, ale teraz na jesień będzie idealna, już zaczynam ją stosować. I kolejną rzeczą, taką, która pozwala mi przetrwać dzień na uczelni, bo jak wiecie, zaczęłam studiować teraz, jest to drugi tydzień i środy mam od 8 do 20 na uczelni, więc ciężko mi to przetrwać, ale pomaga mi w tym termos. Ja kupiłam sobie już kilka kubków termicznych i każdy z nich ciekł. Naprawdę, kupiłam w przeciągu, załóżmy tam 2 miesięcy, 3 kubki termiczne i każdy z nich ciekł. Empik, Pepco, Tesco ciekły. Więc mówię, kupię termos. No i termos na szczęście nie cieknie. Właśnie teraz miałam wykłady od 8 do 20 i przydał mi się bardzo, bo mogłam mieć coś ciepłego, czy kawę, czy herbatę, czy sok, czy coś na pobudzenie, tak właśnie taką czarną kawę, gdy idziemy na ten od 18 do 20 ostatni wykład i już tam śpimy praktycznie. Dobra, teraz numer 4. Numer 4 mam na sobie, jest to golf. Wraz z październikiem przyszła strasznie słaba pogoda. Były naprawdę słabe temperatury, niskie. I wyciągnęłam moje takie długie muszkieterki, kozaczki muszkieterki. One są idealne na jesień, bo wiecie, nie mają ocieplenia ani nic. I do nich idealnie pasuje właśnie ten golf, ponieważ on jest troszkę jeszcze dłuższy. Więc leggingsy, muszkieterki i golf. Cieplutko, jakiś wiatr, deszcz nie straszny, bo szyja też jest zakryta. Ok, piąte miejsce. Niska pielęgnacja od Nivea. Ja już mówiłam o tym na Instagramie, jeżeli mnie followujecie, to powinniście wiedzieć. Miejska pielęgnacja składa się z takich 3 rzeczy. Jest to krem na noc, krem na dzień i maska jednominutowa. Bardzo fajnie, naprawdę, jeżeli mamy trochę czasu, no to trochę czasu w sumie nie trzeba dużo, no bo maska jest jednominutowa, no krem to się nakłada w 30 sekund i ten drugi też, więc wystarczy 2 minuty dziennie. Ale myślę, że to jest naprawdę dużo pomocne, bardzo pomaga w pielęgnacji naszej cery, szczególnie maska, która wiecie, no, oczyszcza wszystkie zanieczyszczenia w naszej skóry twarzy. Później stosujemy krem na noc, on powinien nawilżać i odprężać naszą skórę i ten na dzień z SPF-em, czyli ochroną przed słońcem, którego i tak teraz nie ma, ale on jest taki wiecie, pobudzający skórę do życia i naprawdę bardzo lubię tą pielęgnację. Kolejnym umilaczem jest szminka. Matowa szminka, którą mam właśnie teraz na ustach, tak się prezentuje. Jest w takim odcieniu karmelu, takiego brązu, coś w tym stylu. Jest stricte jesienna, więc naprawdę będzie fajnie współgrać z otoczeniem. Co mi umila wieczory? Są to książki. Ja uwielbiam Dana Browna, poznałam go poprzez filmy. Oczywiście Kod Da Vinci, Anioły i Demony, Tom Hanks, mój ulubiony aktor itp. I myślę, może, jeżeli to jest na podstawie książki, no to chciałabym przeczytać te książki. I tak właśnie pokochałam Dana Browna. Jest to naprawdę wspaniały aktor, jeżeli wy lubicie fantasy albo science fiction, to ta książka wam naprawdę się powinna spodobać. Ja uwielbiam całą tę serię z Robertem Langdonem, ale ta książka jest ulubiona moja. Anioły i Demony. Kolejnym umilaczem są kwiaty.
właśnie tu stoją sobie kwiatki. Trochę bukiet mi nie wyszedł, ale to nic. No i kwiaty zawsze tak umilają, moim zdaniem. Zawsze powinny być jakieś kwiatki. One robią naprawdę dobrą robotę. Numer 9, czyli muzyka. Ja uwielbiam teraz piosenki, te, które są w sumie bardzo znane. Nie są takie nastrojowo jesienne, ani nic z tych rzeczy. Chociaż taka melancholiczna, która mi się teraz podoba, to jest Avicii Without You. Mega fajna piosenka. Jeszcze lubię strasznie More Than You Know. Jest taka energiczna. I jeszcze może Sia Dusk Till Dawn z Ainem. I to będzie idealna playlista właśnie tej jesieni, te trzy piosenki. Dusk Till Dawn, More Than You Know i Without You. Moje ulubione piosenki. I umilacz numer 10, czyli film. Oczywiście w wakacje miałam trochę więcej czasu, teraz już dużo mniej, ale staram się ciągle pielęgnować moją kinematograficzną wiedzę, jeżeli coś takiego istnieje. I ostatnio obejrzałam Uciekaj. Głównym bohaterem był właśnie czarny pan, który zakochał się białej pani i ona go zaprosiła do siebie do domu i się okazało, że no tam czeka na niego wiele przygód. Nie będę wam spoilerować, bo naprawdę film wart obejrzenia. Jeżeli go obejrzycie, to dajcie mi swoją opinię, ponieważ też jakąś tam mam, więc możemy o tym porozmawiać. Kolejnym filmem będzie albo Wszystkim Znany, albo jeszcze nie, ale na pewno wszyscy o tym słyszeli. Leśnienie. Obejrzałam go wczoraj. Film z lat 80. i naprawdę powiem wam szczerze, że naprawdę muzyka robi robotę. I oczywiście Jack Nicholson w swojej pierwszoplanowej roli zagrał wspaniale. Nie dziwić się, że każdy uważa to za taki top horror. Okej, więc to były te wszystkie moje umilacze. Mam nadzieję, że wam trochę dałam jakieś wskazówki, jak nie poddać się tej melancholicznej atmosferze jesiennej i te rzeczy, które wam pokazałam, umilą właśnie ten czas. I oczywiście, jeżeli wam się podobał filmik, no to łapy w górę, piszcie komentarze, udostępniajcie to wideo i oglądajcie moje inne wideo, wchodźcie w każdy link, który jest na dole, obserwujcie mnie na blogu, Instagramie czy Snapie, no i tutaj na YouTubie i mam nadzieję, że niedługo się zobaczymy.